Najważniejszy posiłek dnia to śniadanie. Ono zapewnia energetyczny start w nowy dzień. Trzeba pamiętać, że odżywianie ma wpływ na nasz organizm. My musimy o tym pamiętać, a uczniowie ze szkoły z pasją o tym wiedzą. Swoje śniadanie przygotowali świadomie. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że lekcje odbywają się w salach. Tym razem wyszliśmy poza mury szkoły, dzięki czemu, jak widać, wszyscy są zaangażowani w ruch, w śniadanko i we wspólne spędzanie tego czasu. Mamy śniadanie na trawie, co jest zawsze co roku. Każda klasa szykuje oraz przedszkole i zerówka. Szykują pyszne i zdrowe smakołyki. Czwartkowe śniadanie uczniowie przygotowali pamiętając o nawykach zdrowego żywienia. Pod okiem wychowawców tworzyli kolorowe kanapki, mini koreczki owocowe i warzywne, sałatki oraz koktajle. Śniadanie na trawie to ulubiona forma zajęć, wesoła i zdrowa. Mi się podobają, bo tu jest dużo zabawy, leżenie pod gołym niebem i można jeść. Bo można się bawić. Jest po prostu fajnie. Śniadaniu na trawie 2019 towarzyszył ruch na świeżym powietrzu. Przygotowane były gry i zabawy, zatem było zdrowo i aktywnie. Uczestniczą w tym zarówno dorośli, zarówno po prostu pasjonaci pracy z młodzieżą. Uczestniczą w tym również wszyscy wolontariusze, którzy wspierają pracę i działalność tej szkoły. Jest to jedna z takich alternatywnych form spędzania czasu w szkole, prawda? Nie tylko lekcja, nie tylko przerwa, nie tylko to, co się dzieje wokół edukacji i wychowania na korytarzu, ale również i poza obiektem. Wydaje mi się, że to jest naprawdę takie budujące, a jednocześnie no, bardzo edukacyjne, bardzo uczące, bo dzieci wiedzą, co jest zdrowe, co w czasie właśnie takich upałów, jak przygotować się do upalnych dni, które czekają nas tego lata. Wiele osób rezygnuje ze śniadania, ponieważ lubi rano dłużej pospać, ale nawet te osoby, którym szkoda czasu na jedzenie śniadania, powinny je zastąpić, chociaż na przykład szybkim koktajlem. Według badań dzieci, które jedzą pożywne śniadania, osiągają lepsze wyniki w nauce.